Mateusz to gracz, który daje nam wiele pod względem stylu gry, mówi trener Leeds Marcelo Bielsa. Wśród kibiców Pawi na Twitterze z kolei zaczęły pojawiać się parafrazy słów Vicente Del Bosque dotyczących Sergio Busquetsa. Jeśli oglądasz mecz, nie dostrzegasz klicha. Jeśli oglądasz klicha, widzisz cały mecz, co bardzo celnie podsumowuje wkład Polaka w grę oraz sukcesy odradzającego się Leeds United. Podczas nadchodzących Mistrzostw Europy zawodnik ten może być jednym z kluczowych graczy ekipy biało-czerwonych. Dziś sprawdzimy, jaką rolę pełni w modelu gry Marcelo Bielsy. Gdy Mateusz Klich latem 2017 roku przechodził do Leeds United, trenerem Pawi był Thomas Christiansen. Polak w jego oczach nie znajdował jednak uznania. Wypożyczenie 27-latka do FC Utrecht mogło wskazywać na tendencję spadkową w karierze środkowego pomocnika. Lecz powrót do Leeds, po tym razem półrocznym pobycie w Holandii, zaczął jawić się dla Polaka w dużo bardziej jasnych barwach. Nowym trenerem zespołu został Marcelo Bielsa. Klich na drugim poziomie rozgrywkowym pod jego wodzą rozegrał imponujące 92 mecze ligowe z rzędu. Został obdarzony zaufaniem poprzez powierzenie mu wykonywania stałych fragmentów gry, włącznie z rzutami karnymi. Odpoczął jedynie w przedostatnim meczu sezonu 19-20, kiedy The Whites mieli zapewniony awans do Premier League. Marcelo Bielsa sezon 20-21 w zupełnie nowej lidze rozpoczął meczem z Liverpoolem na Anfield, umieszczając w wyjściowej jedenastce oprócz Mateusza Klicha aż 8 innych piłkarzy występujących wcześniej w Championship oraz wykorzystując swój niezmienny i charakterystyczny system gry. Zawodnicy Leeds w starciu z mistrzem Anglii imponowali od pierwszych fragmentów tym, jak budowali ataki. Ustawiali się pomiędzy kilkoma rywalami i tym samym tworzyli wśród nich kryzys decyzyjny. Co oznacza, że podopieczni Jurgena Kloppa nie wiedzieli, którego gracza gości należy pokryć. Wąsko ustawieni środkowi obrońcy Leeds skupiali wysoko skrzydłowych Liverpoolu, dzięki czemu bramkarz dalekim podaniem mógł odnaleźć tak zwanego wolnego zawodnika, czyli piłkarza pozostawionego bez opieki, którym w tego typu sytuacjach stawał się boczny obrońca. Zawodnik ten miał przed sobą wolną przestrzeń, którą mógł zdobywać dzięki po pierwsze szerokiemu ustawieniu skrzydłowych, którzy skupiali bocznych obrońców Werec, oraz po drugie, dzięki temu, że Mateusz Klich wraz z dwoma partnerami okupowali sektor środkowy, znajdując się pomiędzy liniami graczy Liverpoolu. Ta trójka skupiała uwagę zarówno stoperów, jak i pomocników, którzy wiedzieli, że za ich plecami są Klich i jego dwóch kolegów z drużyny. Dzięki temu lewy obrońca mógł swobodnie przemieszczać się z piłką w kierunku połowy gospodarzy i zdobywać niezbędną przestrzeń. Akces do ostatniej tercji boiska zapewniał z kolei polski środkowy pomocnik, który wśród graczy przednich formacji zaliczył najwięcej kontaktów z piłką. 50. Zapraszam na drugi odcinek z serii Rankomat.pl Droga do Euro. Filmy teraz ukazują się 8 razy w miesiącu. Jak sami wiecie, przy tworzeniu materiałów przez lata sporo się nalatałem i najeździłem. W sumie odwiedziłem aż 17 krajów. Dobre ubezpieczenie zdecydowanie jest mi potrzebne. Rankomat ma dla Was specjalną promocję, w której możecie zyskać 150 zł zwrotu za zakup ubezpieczenia OC. Wystarczy kupić polisę, a później wypełnić formularz odbioru z kodem FGOL150. Kod jest ważny do końca roku. Dodatkowo teraz Rankomat organizuje konkurs, w którym do wygrania są 4 iPhone 12 Pro. Szczegóły i linki znajdziecie w opisie. Powinieneś szanować mistrzów, ale nie możesz się ich obawiać. Słowa ojca polskiego gracza, Wojciecha Klicha, dobrze oddają odważne nastawienie zarówno Leeds, jak i samego pomocnika do konfrontacji o ligowe punkty w każdym kolejnym spotkaniu Premier League. Znak rozpoznawczy drużyny Marcelo Bielsy stanowi, podobnie jak w Championship, nieustanna chęć do dyktowania warunków meczowych bez względu na przeciwnika, z którym mierzą się Pawie. W ataku podopieczni Bielsy wykorzystują najczęściej wymianę pozycji między trzema bądź czterema zawodnikami, dzięki czemu gubią skupionych na piłce obrońców, tworzą wyrwy w ich szeregach, co pozwala im na przejście z piłką w okolice pola karnego. Częstym rozwiązaniem w przeprowadzaniu akcji ofensywnych jest także przejście z bazowego ustawienia 1-4-1-4-1 w 1-3-3-1-3. Dzięki któremu Leeds może pokonać pierwszą linię pressingu przeciwnika za pomocą struktury rombu, rozszerzyć pole gry dzięki skrajnym graczom ustawionym piętro wyżej, zachować wysokość w ataku dzięki trzem zawodnikom i wykreować wolną przestrzeń między liniami rywala dla wolnego zawodnika, którego rolę często pełni Mateusz Klich. Gdy piłkarze Leeds wymieniają się pozycjami w 1-3-3-1-3, zachowują to ustawienie 1-3-3-1-3. Z kolei rywal jest zmuszony do zmiany swojego ustawienia. Jak to działa? Przykładowo,
Klich, wymieniając się pozycją z kolegą z drużyny i schodząc głębiej na pozycję pivota, wyciąga ze strefy kryjącego go przeciwnika i kreuje wolną przestrzeń przed linią obrony rywali. Doskonale wpisują się w to słowa Guardioli. Porusz przeciwnikiem, nie piłką. Zaproś rywala do pressingu. Masz piłkę po jednej stronie, by finalizować atak po drugiej. Marcelo Bielsa wyróżnia 10 ustawień, na których oparty jest cały futbol. Sam używa co najmniej kilku, a jego filozofię gry najpełniej oddaje to przedstawione przez nas, gdzie są i linie podań do przodu, i wysokość, i szerokość ataku. Argentyńczyk to niezwykły umysł taktyczny, inspiracja dla wielu trenerów. To on wywarł największy wpływ na Mauricio Pochettino. Okazje bramkowe. Leeds tworzy głównie w bocznych sektorach boiska, wykonując najwięcej krosowych podań spośród wszystkich zespołów w lidze, oraz w półprzestrzeni. Mapy przedstawiające stworzone okazje przez Mateusza Klicha w dużej mierze pokrywają się z miejscami wykreowanych szans przez cały zespół, co pokazuje, że Polak pełni bardzo istotną rolę w grze ofensywnej angielskiego zespołu. Sam wykreował 40 okazji dla partnerów z drużyny, notując każdą z nich średnio co 52 minuty spędzone na boisku. To, jak Leeds jest ustawione w atakach, bezpośrednio wiąże się z tym, jak zachowuje się w grze w obronie. Marcelo Bielsa, w znany dla siebie sposób, stawia na wysoki pressing z kryciem indywidualnym na całej powierzchni boiska w celu jak najszybszego odzyskania posiadania piłki. Zespół Mateusza Klicha zakłada najbardziej intensywny pressing w całej Premier League. Jak to sprawdzić? Za pomocą współczynnika PPDA, czyli podań, na których wymienienie drużyna pozwala rywalowi na jego połowie, zanim przejdzie do działań obronnych. W przypadku Leeds wynosi on 6,7 podania. Druga jest Chelsea, która pozwala na 8,9 podania. Krycie indywidualne podatne jest jednak na zgubienie poprzez zmianę pozycji przez zawodników drużyny przeciwnej, z czego rywale Leeds korzystają bardzo często z pozytywnym skutkiem. Brak występowania w składzie Pawi typowego defensywnego pomocnika trzymającego pozycję przed linią obrony powoduje, że wciągnięcie wysoko na własną połowę graczy Leeds automatycznie tworzy dogodną szansę strzelecką dla przeciwników z tzw. strefy 14. Uzyskanie otwartej pozycji w tej strefie dla zawodnika należy określić jako śmiercionośne, o czym Leeds przekonuje się nad wyraz często. Jeśli zawodnikom Leeds uda się dogonić przeciwników z piłką, którzy ich minęli, futbolówka odbierana jest bardzo blisko bramki. To jedno z zadań, które również wykonuje Mateusz Klich. Gra dla Marcelo Bielsy wymaga doskonałego przygotowania fizycznego, o czym przekonał się Klich na początku bieżącego roku kalendarzowego, kiedy argentyński szkoleniowiec dał mu odpocząć, sadzając na ławce rezerwowych w dwóch spotkaniach ligowych z rzędu przeciwko Newcastle United oraz Leicester. W kolejnym meczu przeciwko Arsenalowi Polak wytrwał jedynie 45 minut, za co trener był mu niezwykle wdzięczny. Muszę wspomnieć, że Mateusz Klich wystąpił w tym meczu pomimo tego, że nie był w 100% gotowy. To był akt wielkoduszności z jego strony. To była kolejna trudność dla nas. Bardzo cenię to, że poświęcił się, aby zagrać. Pochwały pochodzącego z rozario trenera w stronę polskiego zawodnika to względna norma. Kilka miesięcy temu Argentyńczyk stwierdził, że Klich mógłby grać w najlepszych klubach świata.